Parki narodowe tworzone są na obszarach wyróżniających się pod względem naukowym. To w nich można obserwować procesy przyrodnicze zachodzące w naturalnych, niezakłóconych przez człowieka warunkach. Szczególnie istotne są badania długookresowe, pokazujące, jak przyroda reaguje na zmiany warunków środowiskowych, a zwłaszcza klimatycznych. Początki badań naukowych w Puszczy Kampinoskiej sięgają XIX wieku. Tutaj przyprowadzał swoich studentów profesor Wojciech Jastrzębowski z Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. Obecnie park jest zapleczem dla ćwiczeń terenowych wielu warszawskich i mazowieckich uczelni. Jednymi z pierwszych badaczy puszczy byli profesorowie Jadwiga i Roman Kobędzowie. On botanik, ona geomorfolog. Poczynając od lat międzywojennych, wspólnie badali przyrodę Puszczy Kampinoskiej. Wyniki ich prac naukowych oraz starania dały początki jej ochrony. Utworzenia w 1936 roku rezerwatu Granica, a w 1959 roku Kampinoskiego Parku Narodowego. Jeden z najstarszych dębów rosnących na skraju Bagien w obszarze ochrony ścisłej Krzywa Góra nosi imię profesora. W strukturze organizacyjnej parku znajduje się Zespół do Spraw Nauki i Monitoringu Przyrody. Od samego początku istnienia parku działa też Rada Naukowa Kampinoskiego Parku Narodowego. Organ doradczy i opiniodawczy, ale również inicjujący prace naukowo-badawcze na terenie puszczy. Opinia, doradztwo, a szczególnie jasno wyrażone stanowisko Rady Naukowej jest bardzo pomocne przy podejmowaniu decyzji przez kolejnych dyrektorów dotyczących zarządzania parkiem i jego ochroną. Dzięki stanowczym stanowiskom członków Rady Naukowej kolejnych kadencji, wspierającym decyzje kolejnych dyrektorów, uniknięto wielu nieprzemyślanych i krzywdzących przyrodę inwestycji. Organizacji cmentarzyska atomowego w jednym z opuszczonych bunkrów na terenie parku, projektu nawadniania lasów Puszczy Kampinoskiej ściekami Warszawy, budowie elektrowni jądrowej na terenie parku, czy fabryki celulozy w Wyszogrodzie. Na terenie parku zlokalizowana jest stacja bazowa zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego, wchodząca w skład ogólnokrajowej sieci monitoringowej. Obecnie Kampinoski Park Narodowy realizuje kilkanaście tematów badawczych, począwszy od abiotyki, czyli od przyrody nieożywionej, czyli tu na czele z monitoringiem klimatu, czyli rejestrujemy parametry meteorologiczne przy użyciu stacji meteorologicznych oraz różnych czujników rozlokowanych w różnych miejscach na terenie parku. Mamy też badania dotyczące roślinności, zarówno zbiorowisk roślinnych, jak i poszczególnych gatunków roślin, zwłaszcza tych, które podlegają szczególnej ochronie. No i przechodząc już do innych, takich, które są mi bliskie i to jest oczywiście, to są badania chiropterologiczne. Poza nietoperzami na szczególną uwagę zasługują też badania ornitofauny. Tutaj możemy się pochwalić kilkudziesięcioletnim już monitoringiem takich gatunków jak bocian czarny, kruk, ptaki drapieżne, derkacz, żuraw. W parku prowadzone są badania zarówno własne, jak i realizowane przez zewnętrzne placówki naukowe oraz uczelnie wyższe. Powstają tutaj prace magisterskie i doktorskie. Badania oraz monitoring mają także praktyczne znaczenie dla ochrony przyrody i gospodarowania jej zasobami.
Jednym z największych zagrożeń dla puszczańskiej przyrody jest obniżanie się poziomu wody. Jesteśmy przy piezometrze. Piezometr to taka rura włożona w głąb ziemi, która sięga do warstwy wodonośnej. Dzięki temu możemy zmierzyć, jak głęboko jest lustro wody pod powierzchnią gruntu. W parku mamy 56 takich piezometrów i we wszystkich mierzymy poziom wody raz na 2 tygodnie. Do pomiaru służy bardzo prosty przyrząd, nazywa się świstawka hydrologiczna. Działa na takiej zasadzie, że kiedy dochodzimy do lustra wody, świstawka powinna zagwizdać, ewentualnie słychać uderzenie o poziom wody. Wrzucamy ją tutaj do tej rury i troszkę było słychać, a potem już bardziej dokładnie słychać uderzenia o lustro wody. No i mamy 2 metry 10 cm. Jeżeli odejmiemy wysokość piezometra, to jest jakieś 30 cm, to wiemy, że lustro wody podziemnej w tym miejscu znajduje się w tej chwili na głębokości 1,80 m. Takie pomiary prowadzimy w całym parku i dzięki temu możemy wyrysować mapę hydroizohips, mapę ułożenia lustra wody pod powierzchnią ziemi. Zebrane w ten sposób dane mogą być przetwarzane i wykorzystywane do tworzenia komputerowych modeli terenu, które mają bardzo praktyczne zastosowanie w działaniach służących poprawie stosunków wodnych. Stoimy teraz w kanale Łasica. Na tym kanale chcemy pobudować bystrotoki, które mają podpiętrzyć tutaj wodę, spowodować, żeby okresy suszy były krótsze. Nie jest to proste zadanie, gdyż w górę tego cieku są miejscowości zasiedlane ciągle przez ludzi. I tak musimy podpiętrzyć tą wodę, żeby nie zaleć tych ludzi. Dlatego potrzebowaliśmy sporo danych naukowych, które nam powiedzą, jaka jest tutaj rzeźba terenu, jakie są tutaj przepływy, jakie są tutaj opady. I dopiero na tej podstawie mogliśmy precyzyjnie określić rzędne piętrzenia, tak żeby to pomagało przyrodzie, ale ludziom, żeby nie szkodziło. Obserwacje przyrodnicze, zbieranie danych o przyrodzie parku jest pracochłonne i czasochłonne. Nieraz wymaga dziesiątków i setek godzin spędzonych w terenie. Dlatego również i tutaj park korzysta z pomocy wolontariuszy. Szczególną rolę odgrywają wolontariusze, którzy to pomagają nam w realizacji różnych zadań, nie tylko badawczych i monitoringowych. Wolontariusze wykonują też szereg innych działań niezbędnych w funkcjonowaniu parku, ochronie i odtwarzaniu wartości historycznych i kulturowych. Wyniki badań naukowych i monitoringu służą zarówno planowaniu i korekcie działań ochronnych, jak i doskonaleniu umiejętności służb terenowych na co dzień zajmujących się ochroną puszczańskiej przyrody. Są także wykorzystywane w różnorodnych edukacyjnych działaniach parku. Nam zależy na wzbudzeniu akceptacji do prowadzonych przez nas działań i do uświadomieniu ludziom tego, że przyroda sama w sobie jest wielką wartością i my jesteśmy jej częścią i im lepszy jest jej stan, tym też lepsze nasze samopoczucie, lepsza nasza egzystencja na planecie. Położenie Kampinoskiego Parku Narodowego w bezpośrednim sąsiedztwie rozwijającej się dynamicznie aglomeracji warszawskiej niesie wiele zagrożeń dla przyrody parku. Badania naukowe i mądrze prowadzona edukacja przyczyniają się do właściwej ochrony cennych przyrodniczo zasobów Puszczy Kampinoskiej, z których, jeśli wspólnie się postaramy, korzystać będą kolejne pokolenia.